Syberia. Nowa opowieść Piotra Szczupaka, która porwie cię w najmroczniejsze zakątki syberyjskich lasów. Stań oko w oko ze złem, które czyha na mieszkańców niewielkiej wioski. Osiem godzin słuchania. Audiobook Syberia dostępny na www.mrstertv.pl Podobno karaluchy to jedne z niewielu organizmów zamieszkujących Ziemię, które byłyby w stanie przeżyć coś tak destrukcyjnego, jak wybuch bomby atomowej. Niesamowite, niesamowite jak takie losowe zdarzenia nieoczekiwane katastrofy mogą w sekundę zniweczyć setki lat działań ewolucyjnych mechanizmów. Darwinowskiego doboru naturalnego. Pomyśleć, że kiedyś, po tej oto planecie, wstąpały potężne gady. Swą wielkością i siłą nie miałyby sobie równych wśród współczesnych zwierząt. Mimo to, któregoś pięknego dnia, los dał im psztyczka w nos i sprawił, że zniknęły bezpowrotnie. Smutne. A jednak, gdyby nie tamto wydarzenie, nie wiadomo, czy współczesny człowiek miałby jakiekolwiek szanse na rozwinięcie swojego gatunku. Żyje sobie taki homo sapiens już od ładnych 300 tysięcy lat. Ile musiał się namęczyć, żeby wykształcić pierwsze narzędzia język kulturę całą swą cywilizację a teraz co? Najwyraźniej i na nas przyszedł już czas. Niektórzy mówią, że jesteśmy świadkami prawdziwego Armagedonu, ale przecież nie kończy się cały świat, tylko my, ludzie, odchodzimy w zapomnienie. Takie egzystencjalne rozważania snuły się po głowie Karli Louise Martinez. Kiedy przechodziła samotnie pustymi uliczkami swego rodzinnego miasteczka Almaden, położonego u podnóży gór Sierra Morena, patrząc na zasłonięte okna i balkony domów, pozamykane bary i pozaciągane rolety antywłamaniowe w każdym ze sklepików, nie czuła lęku. Zdążyła się już przyzwyczaić. W końcu. Ulice miast w całym kraju, a właściwie na całym kontynencie, wyglądają tak już od miesiąca. Zaraza rozprzestrzeniła się niezwykle szybko. Od pierwszego wykrytego przypadku zachorowania, odnotowanego we włoskiej Breszy, miało właśnie 47 dni. Tyle wystarczyło, żeby tajemniczy wirus w samej tylko Hiszpanii. Zabił już kilkadziesiąt tysięcy osób. Lekarze nie potrafią znaleźć skutecznego lekarstwa. Chorzy umierają zwykle w ciągu czterech dni od wystąpienia objawów. Świat ogarnęła panika. Nie tylko nie wiadomo jak skutecznie leczyć, ale także co najważniejsze jak dochodzi do zakażenia. Początkowo sugerowano, że można się zarazić jedynie przez bezpośredni kontakt z wydzielinami chorego. Jednak już po kilku dniach zaobserwowano lawinowe zachorowania, również w otoczeniu osób zachowujących podstawowe środki bezpieczeństwa i dystans. Co więcej, dokładnie w dniu zgonu pacjenta zero. Chorobę wykryto również w kilku innych miejscach na świecie oddalonych od siebie o setki tysięcy kilometrów zupełnie jakby wirus był wszechobecny i tylko czekał na znak do swojej aktywacji. To dlatego między ludźmi przyjęło się stwierdzenie, że wirus wziął się po prostu z powietrza i w tymże skażonym powietrzu się rozprzestrzenia. Wszystkim nakazano pozamykać się w domach i czekać czekać na cud albo na śmierć a może po prostu przeczekać całe to szaleństwo. Wszak znane były przypadki osób, które mimo przebywania w otoczeniu chorych, same nie chorowały. Jednak sytuacja była zbyt dynamiczna i zbyt dramatyczna by naukowcy zdołali odkryć przyczynę tego stanu rzeczy. W szpitalach bardzo szybko zaczęło brakować miejsc. Poza tym, widząc, że i tak nikt nie wychodzi z nich żywy, obywatele przestali się tam zgłaszać. Umierali w domu, w męczarniach, ale przynajmniej mogli pożegnać się z bliskimi. Do pewnego momentu Karla Luisa naprawdę nie przejmowała się wybuchem pandemii. Wiązała z nią nawet wielkie nadzieje. Otóż nienawidziła swojego życia. Czuła, że przegrała na każdym froncie, jedyne co jej zostało, to marna wegetacja przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Była już po trzydziestce, a wciąż mieszkała z rodzicami. Kiedy kończyła szkołę, marzyła, żeby dostać się do Akademii Sztuk Pięknych i zostać artystką malarką. Niestety nie została przyjęta, a ból odrzucenia sprawił, że bardzo zwątpiła w siebie i swoje umiejętności. Mimo niepowodzenia, i tak wyjechała na wybrzeże, do Walencji, w nadziei, że znajdzie tam pracę, choć trochę związaną ze swoimi zainteresowaniami. W ten sposób wylądowała w tamtejszym Muzeum Sztuki Nowoczesnej i przez kilkanaście miesięcy oprowadzała grupy zwiedzających. Wśród nich napatoczył się ten idiota, Paco. Zawrócił jej w głowie. To dla niego przeniosła się do Alicante i harowała w branży hotelarskiej. Wszystko, żeby tylko być blisko ukochanego. Romantyczna przygoda skończyła się, gdy przez przypadek zobaczyła swojego chłopaka w objęciach nowo przyjętej do pracy kelnerki. Co prawda nie był to jej jedyny zawód miłosny, ale zdecydowanie najbardziej bolesny. Zdruzgotana, ze złamanym sercem, wróciła do rodziców, żeby przemyśleć dalszy plan działania. Jednak ani się obejrzała. A minęło prawie sześć lat, od kiedy pomaga matce w prowadzeniu jej maleńkiej pracowni krawieckiej. Czuła, że utknęła i nie widziała już żadnych perspektyw. Od dawna chciała ze sobą skończyć, ale zawsze brakowało jej odwagi. Dlatego, gdy usłyszała w telewizji wiadomości na temat szalejącej zarazy i ogromnej liczby zgonów, zwiększającej się z godziny na godzinę myślała, że w końcu nadeszła jej szansa. Tajemnicze choróbsko załatwi sprawę za nią i odejdzie z tego świata w sposób tragiczny, lecz całkowicie naturalny. Nie przemyślała tylko jednego, że zanim umrze będzie musiała napatrzeć się na całe mnóstwo cierpienia, Od dwóch dni jej staruszkowie nie wstali z łóżka. Leżą z wysoką gorączką, wymiotują. Męczą ich gwałtowne skurcze mięśni i biegunka. Ich stan naprawdę pogarszał się błyskawicznie. Nie działały żadne leki przeciwbólowe ani zimne okłady. Kiedy dziś nad ranem zauważyła, że mają dziwne zasinienia na całym ciele, Najzwyczajniej w świecie spanikowała. Czuła wobec nich ogromną wdzięczność i współczucie. Chciała im zapewnić jak najlepszą opiekę. I tylko dlatego szła teraz przez miasto, łamiąc bezwzględny zakaz wychodzenia w poszukiwaniu pomocy. Od wczoraj nie można było skontaktować się z przychodnią ani z oddalonym o 20 kilometrów szpitalem. Właściwie to z nikim nie można się już skontaktować. Cała łączność radio, telewizja, komórki, telefony stacjonarne, wszystko nagle przestało działać. I to właśnie przerażało Karle najbardziej. Przytłaczające uczucie osamotnienia i izolacji. Początkowo myślała, że to tylko przejściowe problemy. Ale szybko zaczęły nachodzić ją natrętne myśli. A co jeśli to władze odcięły miasteczko od świata, skazując wszystkich na powolne umieranie w męczarniach? Co prawda zależało jej na zakończeniu życia, ale póki co, mimo przebywania w samym centrum epidemii i mieszkania pod jednym dachem z chorymi rodzicami, niestety nie wykazywała żadnych objawów. Jak zwykle los robił jej na złość. Teraz będzie błąkać się po miasteczku widmu, nie wiadomo jak długo, zanim w końcu nie padnie z głodu i wycieńczenia. Ten scenariusz umierania zdecydowanie nie przypadł jej do gustu. Przypomniała też sobie, że wczoraj wieczorem, przez około minutę, na dworze słychać było okropny, niski pomruk którego źródło ciężko było zlokalizować. Niósł się po ziemi, sprawiając, że w oknach zadrżały szyby. Karla myślała nawet, że nadmiar złego czeka ich jeszcze trzęsienie ziemi, ale nic takiego nie nastąpiło. Nie dowiedziała się, czym był tajemniczy hałas, bo kiedy sięgnęła po komórkę, okazało się, że nie odbiera żadnego sygnału. Nie była nawet w stanie wykonać połączenia alarmowego. Teraz nabrała przekonania, że dziwne dźwięki musiały mieć bezpośredni związek z utratą łączności. Lipcowy skwar był nie do zniesienia, nawet przy porywistych powiewach wiatru. Karla czuła stróżki potu spływające po plecach i czole. Z trudem nabierała powietrza, które musiało pokonać barierę trzech cienkich warstw włókniny, zanim w końcu wpadło do jej dróg oddechowych. Chociaż było to zabronione, Karla zerwała z twarzy maseczkę i doznała dzięki temu krótkotrwałej ulgi. Niestety, swobodny oddech wiązał się również z wyraźniejszym odczuwaniem wszechobecnego smrodu. Po chodnikach walały się śmieci, wysypywały się z przepełnionych kontenerów, których od dawna nikt nie opróżniał. Na ulicach nie było żywego ducha. Karla popatrzyła lekko w górę. Jedynym śladem obecności mieszkańców było wywieszone na balkonach pranie. Choć pustki, które widziała wokół, tworzyły prawdziwą postapokaliptyczną scenerię, to cieszyła się, że chociaż nie dzwoniła jej w uszach upiorna cisza. Wiatr nie przestawał szumieć, wiał niemal bez przerwy, co chwila szeleścił jakimś wyrzuconym papierkiem, reklamówką, przewracał plastikowe krzesełka w ogródkach. Karla słyszała też swoje kroki i przyspieszony oddech. Miała złe przeczucia. A co jeśli budynek przychodni został wysadzony w powietrze? Albo jakimś innym sposobem zniknął z powierzchni ziemi? Albo wszyscy, łącznie z personelem, uciekli, nikt nie poratuje jej nawet lekarstwami dla rodziców? Cały czas uparcie szła przed siebie. Choć dzisiaj zdecydowanie mocniej dało jej się we znaki nachylenie powierzchni chodnika. Gdzieś na skrzyżowaniu ulicy Hernandesa i Plaza Verdes usłyszała dramatyczne pojękiwania przebijające się przez głośne podmuchy wiatru. Przystanęła i po krótkiej chwili zastanowienia skręciła w prawo w małą, ciasną uliczkę. Z obu stron, obstawioną piętrowymi domkami szeregowymi. Na samym jej końcu dostrzegła postać poruszającą się bardzo powoli dość chwiejnym krokiem. Tak naprawdę ten człowiek ledwo trzymał się na nogach. Gdyby nie okoliczności epidemii, Karla pomyślałaby, że to po prostu jakiś nędzny pijaczek. Który biadoli nieszczęśliwie w poszukiwaniu otwartego baru, obijał się o pozamykane bramy garażowe, macając dłońmi powierzchnię blachy, a potem także drzwi i okien domów. Nie wypowiedział ani jednego zrozumiałego słowa. Z jego rozdziawionych chust dobiegało jedynie żałosne skamlenie. Szedł trochę jak niedowidzący. Niepewnie, z lekko wyciągniętymi rękami, badającymi wszystko, co miał przed sobą. Obserwując jego dziwne ruchy, Karli przyszło do głowy, że ten człowiek zapewne jest chory i ostatkiem sił szuka pomocy. Podeszła bliżej. Znajdował się około pięćdziesięciu metrów od niej. W pewnym momencie. Przy nagłym podmuchu wiatru. W jej nozdrza uderzył potężny odór zgnilizny. Chyba jeszcze nigdy nie czuła tak okropnego smrodu. Był nieporównywalnie bardziej drażniący niż szambo, które kiedyś wybiło za płotem u sąsiada. Mimo to stwierdziła, że nie może go tak zostawić na pastwę żarzącego się słońca. I czterdziestostopniowego upału. Halo, proszę pana, potrzebuje pan pomocy? W ogóle nie reagował na jej wołania. Dalej, pomacku, uderzał rękami w ściany i okna. Proszę pójść za mną. Zaprowadzę pana do przychodni. Telefony nie działają, nie mogę zadzwonić po karetkę. Podchodziła coraz bliżej. Z każdą sekundą mocniej czuła odrzucający odór. Od dziwnego mężczyzny dzieliło ją już tylko kilkanaście kroków. Zwróciła uwagę na jego siną skórę na twarzy i odkrytych ramionach. Widziała zapadnięte, szeroko otwarte oczy i coś błyszczącego w słońcu. Oblepiającego usta i brodę. Natychmiast wyjęła z kieszeni zmiętą w kulkę maseczkę i szybko założyła ją na twarz. Właśnie miała zamiar zachęcająco wyciągnąć rękę w jego stronę, gdy za plecami z wysokości rozległ się głośny, ostry rozkaz. Zostaw go! Uciekaj! Z balkonu, znajdującego się dwa domy dalej, usłyszała głos starszej kobiety. Stała jedną nogą wewnątrz mieszkania i wychylała głowę, przykładając sobie do ust jakąś białą szmatkę. Karla była lekko zdezorientowana gwałtowną reakcją spanikowanej staruszki. Trzeba mu pomóc! Chyba jest chory! Już dawno po nim! Mój Boże, nie podchodź! Ale co pani mówi? Przecież tak nie można! Dwa dni temu leżał tam, o, w krzakach, i już go muchy obsiadały. A teraz wstał jak jakiś upiór! W tym momencie nieszczęśnik znajdował się już dosłownie na wyciągnięcie ręki Karli. Jezus, Maria, zabije ją! krzyknęła kobieta i schowała się w mieszkaniu, zatrzaskując drzwi balkonowe. Dziewczyna patrzyła teraz prosto w twarz nędzarza. Wyciągnął ku niej ręce, jakby chciał chwycić ją za ramiona. Odór zgnilizny był tak intensywny, że Karla ledwo powstrzymała odruch wymiotny. Jego ubrania były zapaskudzone wymiocinami, wylewającymi się z ust. Wpatrywał się w nią swoimi wytrzeszczonymi, zamglonymi oczami. A jednak czuła, jakby zupełnie nic nie widział. Musnął ją zaledwie palcami prawej dłoni i, nie zwracając uwagi na zszokowaną kobietę, po prostu przeszedł dalej. Potem wyciągnął ramiona w górę, w kierunku balkonu, z którego przed chwilą wołała wystraszona staruszka i zaczął wydawać z siebie jeszcze głośniejsze jęki. Karla ocknęła się i znów zaproponowała mężczyźnie pomoc. Jednak po kolejnej, nieudanej próbie komunikacji, zrezygnowana, skierowała kroki w stronę głównej ulicy prowadzącej do przychodni. Pomyślała, że na miejscu zawiadomi pielęgniarki, a one już na pewno wyślą kogoś po tego biedaka. Normalnie droga na plaza Eskosura. Zajęłaby jej góra dziesięć minut. Przez chęć spełnienia się w roli miłosiernej samarytanki, miało już pół godziny od wyjścia z domu na ten nieznośny skwar. Z trudem łapała oddech. Myślała nawet, żeby przysiąść gdzieś na chwilę i zrobić sobie przerwę, gdy wreszcie sto metrów dalej, na łagodnym wzniesieniu. Zobaczyła wychylający się kawałek fasady przychodni. Już wchodząc na niewielki parking, zobaczyła panujące przed głównym wejściem zamieszanie. Zebrana na miejscu grupa kilkunastu osób głośno ze sobą dyskutowała. Większość ustawiła się w zadaszonym przejściu wspartym betonowymi filarami, żeby choć trochę osłonić się od słońca. Co kilka sekund ktoś z najbliżej stojących pukał w przeszklone drzwi i krzyczał coś w stronę pozamykanych okien. Wśród zgromadzonych Karla dostrzegła kilka kobiet z małymi dziećmi. Jedno z nich było naprawdę maleńkie i wyglądało na to, że zasnęło na rękach matki. Nieopodal wejścia na krawężniku siedział starzec z długą brodą. Czuwała przy nim dużo młodsza kobieta, prawdopodobnie córka lub opiekunka, i cały czas rozcierała mu dłonią plecy. Trzy starsze panie w długich spódnicach debatowały ze sobą dynamicznie gestykulując. Jakiś młody chłopak stojący najdalej od budynku opierał się jedną ręką o słupek parkingowy, co chwilę przymykając oczy. Wszyscy, oprócz dzieci… Nosili maseczki, lecz większość, zapewne nie mogąc znieść trudów oddychania w okropnym upale, miała odsłonięte nosy. Jakim prawem odmawiacie nam pomocy? Do cholery przecież tu są chore dzieci i starsze osoby. Karla przystanęła w pobliżu kobiety trzymającej za rękę pięcioletnią dziewczynkę. Mała bardzo marudziła. Ciągnęła matkę za bluzkę, powtarzając, że chce spać. Obok nich dreptała dziewczyna, kołysząca w ramionach śpiące niemowlę. Karla widziała jej zaczerwienione oczy i spływające po policzkach łzy. Nagle z niewielkiego głośnika zamontowanego w środkowej części drzwi odezwał się kobiecy głos. Już mówiłam, nie możemy nikogo przyjąć. Brakuje nam miejsc. Poza tym mamy sytuację awaryjną związaną z ciężkim stanem trójki pacjentów. Dla waszego własnego bezpieczeństwa nie mogę państwa wpuścić. Ale w takim razie to co my mamy robić? Niech nas tak pani nie zostawia. Proszę chociaż nie wiem jakie śledzi nam podać. Cały czas czekamy na wsparcie z zewnątrz. Wczoraj dostałam informację, że ma do nas przyjechać cały konwój. Musimy po prostu cierpieć. Sterczymy tu już od świtu. Pani ma pojęcie, że telefony nie działają, że nie możemy wezwać karetki? Te kobiety boją się o swoje dzieci. Karla podeszła trochę bliżej. Widziała jak z każdym kolejnym słowem tego człowieka, na szybie wokół głośniczka lądowały mikrokropelki śliny. Nikt po drugiej stronie mu już nie odpowiedział. Przecież to jakiś bandytyzm. Co oni sobie myślą? Mamy zdychać tu na ulicy? Przepraszam. Na co my tu właściwie czekamy? Ma przyjechać jakieś wsparcie lekarskie? Chodzi o to, że moi rodzice zostali w domu. Nie mogą wstać. Proszę i... pani, tu nikt nic nie wie. Raz każą nam czekać, za chwilę mówią, żeby wracać do domów, chować się przed słońcem, bo nie ma komu leczyć. Mówię do niej, żeby dała nam chociaż aspirynę, ona na to, że nie mają pozwolenia wydawać leków bez konsultacji z lekarzem. No paranoja. W tym momencie, gdzieś za ich plecami, od strony parkingu rozległ się pisk małej dziewczynki, a zaraz po nim krótkie wołanie o pomoc. Karla odwróciła się i zobaczyła, jak kilka osób stoi w półkolu i z przerażeniem patrzą na coś, znajdującego się na ziemi. Po chwili wszyscy zaczęli odsuwać się, robiąc kilka kroków w tył. W przestrzeniach między cofającymi się gapiami, powoli ukazywała się scena, która tak wstrząsnęła zebranymi ludźmi. Tuż przy chodniku, okalającym budynek przychodni, leżał mężczyzna. Karla podeszła bliżej i od razu rozpoznała w nim osłabionego chłopaka, który zaledwie kilka minut wcześniej ledwo trzymał się na nogach. Teraz padł na rozgrzany beton i wstrząsały nim gwałtowne drgawki. Karla widziała, jak fale mocnych skurczy paraliżują mu kończyny. Spod maseczki zasłaniającej usta wyciekała biało-szara wydzielina. Szeroko otwarte oczy wyrażające bezsilność patrzyły w jasne, bezchmurne niebo. Jezus, zawołajcie tam kogo! Niech go ratują! Mimo desperackich krzyków i walenia pięścią w drzwi, nikt z personelu znajdującego się wewnątrz nie zareagował. Gdy chłopak zaczął uderzać głową o krawężnik, Karla szybkim krokiem podeszła bliżej i przepychając się przez tłum, stanęła nad ciałem chorego. Proszę się odsunąć, zarazi się pani! Trzeba mu pomóc, nie widzicie? Musimy go przytrzymać! Mówiąc to, Karla przykucnęła przy krawężniku i obejmując rękami zakrwawione skronie mężczyzny, unieruchomiła jego głowę. Pomoże mi ktoś? Nastała długa cisza, przerywana jedynie gardłowymi stęknięciami poszkodowanego młodego człowieka. Karla widziała, jak część z obecnych ustawia się tuż pod ścianą budynku, jak najdalej od niej, a inni, w tym matka z niemowlęciem, oddalają się w pośpiechu, znikając gdzieś w małych uliczkach po drugiej stronie parkingu. Chyba jeszcze nigdy nie czuła takiej mieszanki emocji strach, bezsilność, osamotnienie a wszystko to okraszone gniewem na ludzką obojętność. Kiedy patrzyła w wystraszone oczy chłopaka, zdanego tylko na jej dobrą wolę, zdawało jej się, że powoli drgawki ustępują, a mięśnie się rozluźniają. Sprowadźcie pomoc! Tu umiera człowiek! Po tych słowach powieki mężczyzny powoli zaczęły się zamykać. Przestał wierzgać nogami, a jego ciało w końcu się wyciszyło. Karla delikatnie ściągnęła mu z twarzy maseczkę, a potem spojrzała na nieruchomiałą grupkę kilku osób stojących przy wejściu. Musimy przenieść go w cień! Rzuciła w ich stronę, ciągle licząc na to, że któryś z obecnych tam mężczyzn wyrwie się z odrętwienia i pomoże jej ściągnąć nieprzytomnego ze słońca. Nie doczekała się jednak żadnej reakcji. Delikatnie odłożyła głowę chłopaka. Wstała i zrobiła krok w stronę zebranych. Ej, nie podchodź tu teraz! Co? Nie wierzę. Aż tak się boicie? Może pani nie ma nic do stracenia. Ale ja na przykład zostawiłem w domu dwójkę dzieci, dla których muszę żyć i pracować. Nie mam zamiaru narażać się dla pierwszego lepszego gnojka z ulicy. Świetnie. Rozumiem. W takim razie ten drugi pan mi pomoże. Tak pan tu głośno krzyczy w imieniu wszystkich. Na pewno nie brakuje panu odwagi, co nawet do mnie nie podchodź. Spróbuj mnie tylko dotknąć, a pożałujesz. Wyciągnął z kieszeni rozkładany nóż. Karla stanęła jak wryta. Nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Widzę, że u niektórych instynkt przetrwania już przejął kontrolę. Dziewczyna popatrzyła jeszcze raz na bezwładne ciało nieprzytomnego chłopaka leżące na pełnym słońcu. Potem jej wzrok padł na górkę sporej wielkości kamieni, usypaną pod rosnącym w pobliżu krzakiem. Fantastycznie mój chyba też się właśnie włączył. Karla schyliła się i chwyciła jeden z nich na ten gest. Tłum zareagował przeciągłymi okrzykami zdziwienia. Co ty wyprawiasz? do reszty! Lepiej się odsuncie! ostrzegła. Ludzie posłusznie rozeszli się na boki. Karla zbliżyła się i cisnęła kamieniem prosto w drzwi. Rozległ się huk tłuczonego szkła. Początkowo zebrani patrzyli w osłupieniu na niewielki otwór wybity tuż nad ramą okienka podawczego. Po chwili mężczyzna z nożem oprzytomniał i, zbliżając twarz do rozbitej szyby, zawołał na całe gardło: Halo, jest tam kto? Kiedy kolejny raz odpowiedziała mu głucha cisza, chwycił ostrze swojego noża. I za pomocą trzonka wybił kilka ostrych fragmentów sterczących wokół wybitej w drzwiach dziury. Potem ostrożnie przełożył rękę na drugą stronę. Udało mu się przekręcić klamkę w okienku podawczym. Dzięki temu bez problemu sięgnął już do zamka, przekręcając zostawiony w nim pęk kluczy. Drzwi zostały otwarte. Zaciekawieni ludzie zbiegli się przy wejściu wychylając głowy. Za mężczyzną dzierżącym w ręku nóż weszło do środka jeszcze dwóch śmiałków. Reszta wolała oczekiwać na dalszy rozwój wydarzeń, pozostając na zewnątrz. W tym czasie Karla chwyciła nieprzytomnego chłopaka pod pachami i nad ludzkim wręcz wysiłkiem Biorąc pod uwagę przybierający na sile upał, udało jej się przeciągnąć go w cień budynku. O dziwo teraz nikt już nie protestował, gdy znalazła się tuż przy czekającej gromadzie pacjentów. I co? Pusto. Czyli co? Że uciekli gdzieś? Nagle z wnętrza budynku, z za zakrętu korytarza, wybiegł jeden z trójki mężczyzn. Odepchnął wszystkich stojących mu na drodze i, nie oglądając się za siebie, wybiegł wprost na ulicę. Po chwili wszyscy usłyszeli dobiegający ze środka krzyk przerażenia, a po nim wołanie: Jezus Maria, ludzie! Zebranym nie trzeba było więcej ostrzeżeń. Instynkt nakazał im jak najszybciej oddalić się od potencjalnego miejsca zagrożenia. Karla zdecydowała się jednak wejść do środka, choć sama nie do końca rozumiała, czy pchają do tego czysta ciekawość, czy ogromna chęć samozagłady. Już wchodząc do pustego holu, odczuła niepokój, wywołany szpitalnym zapachem, mieszanką spirytusu i metalicznym odorem krwi. Przeszła dalej, kierując się do kolejnego korytarza po prawej stronie. W którym znajdował się mały punkt apteczny. Przez wbudowaną od góry do połowy ściany szybę widziała puste półki z lekami, porozrzucane buteleczki i kartoniki po rękawiczkach. W progu stało pozostałych dwóch mężczyzn, którzy weszli do budynku przed nią. Jeden z nich, wyraźnie poruszony, patrzył na wnętrze. A drugi, zakrywając dłonią usta, zginał się w pół, szybko łapiąc oddech. „Co tu się stało? — zapytała Karla, podchodząc do drzwi i zaglądając do środka. Na podłodze ciasnego pomieszczenia leżała kobieta w fartuchu pielęgniarki, całkowicie zachlapanym krwią. Z rozszarpanego brzucha wypadały wnętrzności. Jej głowa leżała za kontuarem, zza którego dobiegało ciche laskanie. Karla spojrzała z niedowierzaniem na mężczyznę uzbrojonego w nóż, a po chwili całej trójce ukazał się widok, który wywołał w nich natychmiastowe mdłości. Z zalady wyczołgała się młoda kobieta w szpitalnej piżamie, Wydawało się, że kompletnie nie zdaje sobie sprawy z ich obecności. Nawet nie podniosła głowy w ich kierunku. Po prostu zbliżyła się do rozpłatanego brzucha martwej pielęgniarki i zaczęła ochoczo wpychać w sobie do ust wyjęte z jej ciała zakrwawione organy. Boże! Tylko tyle zdołała wymamrotać Karla. Dwa i towarzyszący jej mężczyźni natychmiast rzucili się w kierunku głównych drzwi. Młodszy wybiegł przodem, nie przestając po drodze wymiotować. Starszy najwyraźniej poślizgnął się na zakręcie i upadł z głośnym wrzaskiem gdzieś w drodze do wyjścia. Karla słyszała, jak po podłodze musiał potoczyć się wypuszczony z jego dłoni nóż. Dopiero wybiegając z wąskiego korytarza, w którym znajdował się kącik apteczny, Karla zobaczyła, jak jakaś niewielkich rozmiarów postać kłóca przy karku mężczyznę i wgryzając się w jego szyję, uwalnia z niej tryskającą fontannę krwi. Kobieta nie dała rady powstrzymać krzyku. Serce biło jej jako szalałe. Choć nie wierzyła do końca własnym oczom, czuła się jak w koszmarze, wystraszona, lecz wciąż z nadzieją, że upiorne wizje skończą się wraz z przebudzeniem. Jej droga ucieczki została odcięta. Rozejrzała się w panice. Po lewej stronie dostrzegła zamknięte drzwi. Niewiele myśląc, szarpnęła za klamkę. Otworzyła zaledwie do połowy, gdy nagle zatrzymał ją ostry, piekący ból w lewym przedramieniu. W oczach błysnęły jej kawałki zielonego szkła zatapiające się w zgięciu łokcia. Ktoś z impetem otworzył drzwi. Karla upadła na podłogę, patrząc, jak z lewego nadgarstka w szaleńczym tempie uciekają strumienie krwi. Z zamkniętego pomieszczenia wyskoczył wystraszony lekarz. W ręku trzymał rozbitą, zieloną butelkę i ani na chwilę nie przestawał mówić. Stać! Nie ruszać się! Odejdź, powiedziałem! Karla próbowała go przekrzyczeć, ale mężczyzna wymachiwał tylko swoją prowizoryczną bronią, po czym spanikowany przecisnął się do wyjścia, zwinnie mijając znajdującego się przy nim małego pacjenta ludożercę. I jego ofiarę. Karla usiłowała się podnieść, ale przy każdej próbie, momentalnie, traciła równowagę. Czuła, jak z sekundy na sekundę traci siły. Naszła ją myśl, że w sumie dostała to, czego chciała. Nie zdołałaby sama targnąć się na życie. A teraz, proszę bardzo, leży półprzytomna z podciętymi żyłami. Jeszcze tylko moment i będzie po wszystkim. Po chwili nie miała już siły utrzymać otwartych oczu, zdążyła jeszcze spojrzeć w stronę wyjścia z wdzięcznością i uśmiechem myśląc o mamie. Wydawało jej się nawet, że ją widzi idzie w jej stronę. Pewnie jej się polepszyło i wybrała się, żeby jej poszukać. Karla poczuła jej kojący dotyk na rozciętej skórze i całkowicie zatraciła się w niewytłumaczalnym wrażeniu rozpierającego mrowienia, które przyniosło jej natychmiastową ulgę. Obudziła się czując niesamowitą suchość w ustach. Nie miała pojęcia, w jaki sposób się tam znalazła. Ale siedziała oparta plecami o drzewo, na małym, znajomym skwarku w centrum miasteczka. Co się stało? Zasłabła w drodze po pomoc? A może sama już zachorowała? Nagle w jej głowie zaczęły pojawiać się drastyczne, krwawe obrazy. To wszystko chyba jej się przyśniło. Musiała mieć serię okropnych koszmarów. Otarła ręką pod z czoła. Jej uwagę zwróciły zaschnięte na koszulce plamy krwi i żywo czerwone, grube blizny na lewym przedramieniu. Od razu przypomniała sobie zieloną butelkę i twarz przerażonego lekarza. Czyli to nie był tylko sen. Ale jakim cudem tak głębokie rany zdążyły się już zagoić bez szycia? To przecież niemożliwe. Chyba, że leżała tu już od dłuższego czasu. Pamiętała, że wychodziła z domu o dziewiątej rano. Słońce było już dość wysoko na niebie, a teraz nawet nie wychylało się zza wzgórza. Wyglądało na to, że właśnie zaczynał się kolejny dzień. Przejmujące wrażenie dezorientacji związane z utratą poczucia czasu, od razu pobudziło ją do działania. Wstała i zaczęła rozglądać się w poszukiwaniu otwartych drzwi, odsłoniętych sklepowych witryn, czy jakiegokolwiek śladu żywych ludzi. Czuła, że jeśli za chwilę nie napije się wody. Padnie jak długa i wyschnie na słońcu. Zmrużyła oczy. Początkowo myślała, że tylko jej się wydawało, ale teraz widziała go wyraźnie. W jednym z budynków po prawej stronie, w oknie na parterze, siedział stary mężczyzna. Siedział niemalże nieruchomo i patrzył prosto na nią. Lekko marszczył brwi, jakby zastanawiał się, co teraz zrobi. Dość niepewnym krokiem Karla ruszyła w jego stronę. Miała nadzieję, że poratuje ją choć małą buteleczką wody, żeby mogła jakoś doczłapać się do domu. Widząc zbliżającą się poturbowaną kobietę, mężczyzna szybko podniósł się z fotela i schował za zasłoną. Halo. Widziałam pana. Chciałabym prosić tylko o coś do picia. Halo, błagam pana, nawet nie wejdę do. Nie dokończyła ostatniego zdania. Zupełnie niespodziewanie. Nie wiadomo skąd obok niej zjawił się człowiek, który z całej siły odepchnął ją ramieniem w bok, a sam zaczął dosłownie przysysać się do szyby. Zanim mówiła. Przyglądała mu się przez chwilę jak z trudem wciągał powietrze w zapaskudzone wymiocinami usta. Jak nawet nie mrugnął wytrzeszczonymi oczami, wpatrzonymi w miejsce, w którym przed chwilą była twarz staruszka. Z osłupienia wyrwał ją zgrzyt zamka w drzwiach znajdujących się około dwóch metrów dalej, instynktownie rzuciła się w ich stronę. Chwyciła za klamkę, wpadła zdyszana do środka i zatrzasnęła je za sobą. Nie podchodź dalej. Dobrze. Rozumiem. Chciałam tylko trochę wody. Ja nie zrobię panu krzywdy. A ta krew. To skąd? S spokojnie. To jest moja. Miałam wypadek, ale właściwie to niewiele pamiętam, jaka bo... grupa. Słucham, jaką masz grupę krwi. Ale nie rozumiem, jakie to ma znaczenie. Mów jak wiesz, dobrze, dobrze. Z tego co mi wiadomo, to a. A dalej? Dalej, czyli co? RH. Plus czy minus? Karla pomyślała, że miała wyjątkowego pecha, trafiając akurat na jakiegoś szaleńca. Minus, proszę pana. Mężczyzna wyglądał na usatysfakcjonowanego jej odpowiedzią. Wskazał ręką przejście do małego salonu. No, tak podejrzewałem. Proszę chwilę zaczekać. Mówiąc to, przeszedł w głąb pomieszczenia i, spoglądając w górę drewnianych schodów, krzyknął: Sergio! Sergio, przynieś butelkę wody! Tato, dopiero co wypiliśmy sok. Mówiłem ci, że trzeba oszczędzać zapasy. O, daj, mówię. To nie dla mnie. Karla usłyszała rytmiczne skrzypnięcia schodów, powodowane szybkimi krokami kogoś zbiegającego z piętra. Po chwili w pokoju zjawił się około pięćdziesięcioletni, łysiejący mężczyzna w okularach, który widząc ją, złapał się za głowę. Tato, co ty najlepszego wyrabiasz? Miałeś nikogo nie wpuszczać, miałeś odejść od okna. Proszę natychmiast wyjść. Pokój się, synu. Ona jest czystej krwi. Pytałem. Daj jej tej wody i już nic nie będę jej dawał. Tato, błagam skończy z tymi bzdurami, bo w końcu się doigrasz. Naprawdę nie mam już na ciebie siły. Przepraszam bardzo, ale nam też kończy się już woda. Błagam. Chodź szklankę i od razu sobie pójdę. Mężczyzna nic nie odpowiedział. Rzucił tylko kolejne gniewne spojrzenie na ojca i wrócił schodami na górę. Karla dopiero po minucie odważyła się przerwać niezręczną ciszę, zwracając się z pytaniem do starca: Przepraszam, czy działają już telefony? Wybiegłam z domu dosłownie bez niczego, a. Zostawiłam w domu chorych rodziców. Nie działają. I nie udziłbym się, że kiedykolwiek znowu zaczną. A to dlaczego? Ja wiem, co się dzieje. Widzę, że ludzie przez te choroby zaczynają wariować. Widziałam, jak dosłownie tracą zmysły. W przychodni wydarzyło się coś strasznego. Trzeba to gdzieś zgłosić. Przecież władze nie mogą nas tak zostawić. Nie da się... Ni co zrobić? Jestem pewny, że władze zdążyły się już zorientować. Wszyscy zginiemy. Wiadomo tylko, że wy nie od razu. Jakie wy, o kim pan mówi? O pani. Sergio i Wam podobni, ale nie wiem, czy chce mi się to jeszcze raz tłumaczyć. Ale dobrze, drogie dziecko, nie zachorujesz. Nic ci też nie, nie. zrobią ci cudownie przybudzeni kanibale. Aha, <laughs> świetnie. W takim razie bardzo się cieszę, że jestem bezpieczna. Niech zgadnę, ma to pewnie związek z grupą krwi, o którą pan tak dopytywał. Dokładnie. Choć nie powiedziałbym, że możecie czuć się bezpiecznie. No cóż. Ciekawa teoria. A można trochę dokładniej? Jak pan doszedł do tych odkrywczych wniosków? Moja droga, jeśli naprawdę masz ujemne rcha, oznacza to, że na twoich krwinkach nie ma specyficznego białka. Do którego, jakby to powiedzieć, przyczepia się ten tajemniczy wirusik. Mówią, że to wirus, choć myślę, że nie będzie nam dane dokładnie dowiedzieć się, co to za twór. Jedno wiem na pewno. To broń biologiczna trafiająca w swój cel skutecznie, jak pocisk samonaprowadzający. No chyba nie wierzy Pan w te teorie spiskowe o depopulacji, ależ nie. Bo to nie depopulacja, tylko całkowita i ostateczna zagłada. No tak. To może zechce mi pan jeszcze wyjaśnić, kto za nią stoi i czemu jednych oszczędza, a drugich nie. Żeby to zrozumieć, trzeba się trochę orientować w wiedzy, że tak powiem, niepopularnej. Widzisz, mam takie swoje grono przyjaciół w Bilbao. Od lat skrupulatnie prowadzimy badania i obserwacje, dlatego wiemy, że ci wielcy przybysze, którzy tysiące lat temu z nieznanych powodów dotarli na Ziemię, zostawiając swoich potomków, mieszając z ludźmi swoją krew i popychając nas cywilizacyjnie do przodu, wrócili. Niestety, ale zdaje mi się, że teraz nie mają dobrych zamiarów. Zesłali na ludzkość chorobę, która oszczędza jedynie mniejszość. Tych z nas, których organizmy ujawniły w sobie pamiątkę po swoich przodkach. Czystą krew, bez antygenu D. Tato, dość. Wstyd mi za ciebie. Przepraszam za ojca, ma już swoje lata. Wie pani, demencja i fascynacja UFO to bardzo niefortunne połączenie. A teraz nie ma za co. Żegnam hobie wstyd. Jeszcze zobaczymy, czemu ci będzie wstyd. Wszyscy sobie zobaczycie. Normalnych ludzi załatwi zaraza. A nawet jak nie zdążą się pochorować, to rozszarpią ich zainfekowane pasożytem chodzące trupy. Ale i tak wcale bym się z wami nie zamienił. Oni już tu są. Obserwują. Może to jakiś rodzaj eksperymentu. Kto wie. Chcą wybrać sobie najsilniejszych niewolników, a może będziecie mieć szczęście, spodobacie się i przygarną was jako zwierzątka domowe, albo robią to dla zabawy, będą was odławiać jak rybki w stawie hodowlanym jedno po drugim. <grym wytkujesz> Śmiech ekscentrycznego staruszka jeszcze długo brzmiał w uszach Karli. Nie zagłuszyły go nawet łapczywe przełykania kolejnych haustów wody. Czy mimo oczywistego braku wiary w te wydumane teorie, poczuła, że wychodzi z jego domu, kryjąc w sobie namiastkę nieśmiertelności? Możliwe, że tak. Jednak wracając do rodziców przez opustoszałe uliczki Almaden, nie mogła oprzeć się wrażeniu bycia obserwowaną. Może to tylko wzrok po zamykanych w swoich czterech ścianach nieszczęśników, spoglądających na nią bezpiecznie z zafiranek, a może jednak coś gorszego, coś, co patrzyło na nią z obrzydzeniem, tak jak patrzy się na bezkarnie biegającego po kuchni. Tłustego karalucha. Scenariusz Lady Macbeth czytał Jakópródka.